moi drodzy, z tej strony są Pony i dzisiaj omówię wam odcinek z sezonu drugiego Miraculum pod tytułem Sandboy oraz trailer nowych odcinków na Globe TV, gdzie widzimy przemianę Królowej Pszczół. A warto wysłuchać do końca, bo oj, dzieje się moi drodzy, dzieje się. Zapraszam do oglądania. To, co robicie pod odcinkami z Miraculum, to jest totalna miazga. Widzę, że Miraculum wam się najbardziej podoba na kanale, co mnie cieszy. Standardowo zapraszam was na social media, linki w opisie. Zapraszam już do omówienia. Na początku widzimy rozmowę Tiki wraz z Marinette, gdzie dowiadujemy się, że są urodziny Nuru. A Tiki wraz z innymi kwami chciałaby po prostu pójść na nie, jednak nie chce zostawić Marinette. Marinette jej ufa i mówi, że może śmiało iść i sobie poradzi. A Tiki bierze marker i odlatuje do siedziby mistrza Fu. Później widać pokój Adriana i widać właśnie w nim samego chłopaka jak i jego kwami. Plug zostawia swoją maskotkę i ucieka na spotkanie z innymi kwami, nie mówiąc Adrianowi całej prawdy, w ogóle mu nic nie mówiąc. Następnie widać Gabriela Agrest, który rozmawia wraz z Nuru i jest bardzo zdenerwowany i nie pozwala mu praktycznie odejść od niego, bo Nuru ma taki zamiar, ponieważ są jego urodziny, ale Gabriel mu na to nie pozwala. Później widzimy go już jako władcę ciem oraz jak zsyła swoją akumę do kogoś. W następnej scenie widać, jak Tiki i Plak lecą na spotkanie z innymi kwami do siedziby mistrza Fu oraz rozmawiają ze sobą. Kiedy są już na miejscu, widzą Waze'a, który postanawia, że zostanie w tym realnym świecie, że tak to nazwijmy. W razie gdyby coś, to zejdzie na dół i powiadomi, gdyby była jakaś akuma albo jakiś problem. Tiki i Plak wlatują do pudełka z Mirakulami i wkraczają do świata kwami, gdzie możemy zaobserwować wszystkie kwami. Dla mnie to jest totalna miazga, wow, wow i jeszcze raz wow, bo widzimy kwami nie tylko z górnej półki, ale również z dolnej, więc wow. Nie wiem jak wam, ale mi najbardziej podoba się kwami tego tygrysa, tego czerwonego. Tak więc, Tomas, nic z nim nie rób, ja rezerwuję to kwami, okej? Wszystkie kwami zaczynają się dobrze bawić w swoim świecie oraz Plak prosi Tiki do tańca. Następnie widać Marinette oraz pseudo Adriana. Jak się okazuje, jest to jej koszmar. Strachem Marinette i jednocześnie koszmarem jest to, że Adrian zakocha się w Chloe i że będzie między nią rodzinę. Adrian, gdy próbuje przywołać Plaga, okazuje się, że zamiast niego zastaje Skarpetę. W tym samym czasie wszystkie kwami świetnie się bawią na imprezie, gdzie próbują przywołać Nuru. I jak się okazuje, nie mogą tego zrobić, ponieważ brakuje jednego kwami. I jest to kwami Pawia. Kwami Czarnego Kota oraz Biedronki postanawiają wezwać Waze'a, który stoi na straży, żeby zastąpił kwami Pawia, żeby cała ta ceremonia mogła się udać. W tym samym czasie Marinette przybiega do mistrza Wu i próbuje poszukać Tiki, aczkolwiek no nie może, ponieważ Tiki jest w świecie kwami. Następnie widać kwami, które myślą, że udało im się połączyć z Nuru, natomiast udało im się połączyć, ale nie z Nuru, tylko z Władcą Ciem. I w ten sposób Władca Ciem odkrywa, że jest więcej i to o wiele więcej kwami niż tyle, ile myślał dotychczas. Kwami szybko kończą tę ceremonię oraz dają znać Tiki i Plagowi, że czas już na nich, bo Władca Ciem kogoś najprawdopodobniej zakumanizował. Marinette się przemienia, a Plak leci do Adriana i chłopak również się przemienia. Następnie widać już walkę z tytułowym Sandboyem,
kiedy nasza dwójka bohaterów właśnie próbuje z nim walczyć, oraz kiedy Biedronka chciała użyć swojego szczęśliwego trafu, trafił ją Sandboy. I jej strachem było to, że utraci swoje moce. I tak właśnie się stało. Utraciła swoje moce i nie może używać w żaden sposób swojego jojo. Następnie widać tą scenę, którą widzieliśmy z traileru, kiedy Marinette właśnie spada i tak jak sądziliśmy, czarny kot ją łapie. Jak się później okazuje, czarny kot również został trafiony przez Sandboya, ale jego strachem jest, że Biedronka będzie zła i że go nie pokocha. Tak więc, jak możemy zauważyć, pokazuje nam się druga Biedronka, tylko pod złą postacią. Na nieszczęście ona też może używać szczęśliwego trafu, tak więc no, nasi bohaterowie mają troszkę przekichane. Czarny kot ucieka z Biedronką i próbują wymyślić jakiś plan. Kiedy Biedronce się to udaje, okazuje się, że po prostu przecinają poduszkę Sandboya, na której leciał, lewitował, i wszystko wraca do normy. Za humanizowanym okazuje się mały chłopiec, który miał po prostu koszmar, ponieważ oglądał horror w nocy i dlatego Władca Ciem go zakumanizował. Później jest ciekawy dialog, ponieważ kiedy czarny kot zamierza już sobie iść, ponieważ zostało mu bardzo mało do przemiany, Biedronka się go pyta, czy on naprawdę myśli, że ona będzie kiedyś taka zła, a czarny kot jej odpowiada, że oczywiście nie, moja pani, ponieważ jest panią jego serca. Tak więc wszystkie fanki Lady Nor w tym momencie zrobiły wielkie jedne ow. Później już widać, jak Kwami są u mistrza Fu oraz jest tam również Marinette i przepraszają za całe najście. Na końcu już widać tylko Plagę oraz Adriana, którzy też rozmawiają ze sobą i Plag mu mówi, że jest najlepszym czarnym kotem, jakiego kiedykolwiek miał. Już tak kompletnie na samym końcu widać Władcę Ciem, który rozmawia z Nuru, że skoro odkrył, że jest więcej Kwami, to zdobędzie dzięki nim jeszcze więcej mocy i sprawić, że będą niewolnikami tak samo jak jest Nuru. I w sumie na tym odcinek się kończy. Teraz przejdźmy do ciekawszej rzeczy, czyli do zapowiedzi przez Glob TV nowych odcinków, jakby takiego spota reklamowego, jeśli tak to mogę nazwać, właśnie nowych odcinków z Miraculum. Na początku widać Gabriela Agresta wraz z panią Agrest, czyli mamą Adriana w takiej trumnie, komorze, nie wiem jak to nazwać. Tak więc scena z odcinka 11 Gorizilla, gdzie mogliśmy zobaczyć na samym końcu właśnie pomieszczenie, w którym jest ta komora, to tajemnica została rozwiązana. Jest tam pani Agrest. Następnie widać Gabriela oraz jego broszkę, która mu się świeci, a on jest bardzo zdziwiony. Później widać scenę z odcinka Frozer, jak część Paryża, już taka większa część, jest zamarznięta. Następnie widać scenę, którą mogliśmy już zobaczyć z odcinka Królowa Stylu, gdzie właśnie Królowa Stylu bierze i zamienia Adriana w złoty posąg. Później widać Chloe, która biegnie oraz na swojej drodze spotyka pudełko z Miraculum. Tak więc nasza teoria, że Marinette zgubi to pudełko oraz to, że Chloe je znajdzie, została potwierdzona. Później widać już scenę z odcinka Anansi i transformację Nino, jak przemienia się w żółwia. Następnie widać scenę właśnie z odcinka Sandboy, kiedy to Adrian jest uwięziony. Później widać scenę, którą już miałam okazję wam omawiać, właśnie z odcinku Królowej Stylu, gdzie nad wieżą Eiffla jest rozprzestrzeniana duża ilość dymu. Później widać Królową Stylu, która patrzy się na Paryż. Następnie widać scenę z odcinka Sandboy. Później widać scenę, kiedy to kotek próbuje wręczyć różę naszej Biedronce i klęka przed nią, co wydaje mi się, że jest to bardzo nawiązanie do Ladybug PV, a odnośnie do tego klipu lub do tej sceny.
tu teraz wam się wyświetla. To tak bardzo albo twórcy właśnie wzięli z tego Ladybug PV, lub mega mocno się inspirowali, wręcz zerżnęli to. Następnie widać scenę właśnie z odcinka Sandboy. Później widać, jak Biedronka skacze przez zamarznięty samochód, co mogliśmy już wcześniej zobaczyć na niedokończonym projekcie. I ta scena pochodzi z odcinka Frozen. Następnie widać scenę z odcinka Anansi, później scenę z Sandboya, scenę z Malediktora oraz na samym końcu, co jest bardzo ciekawe, widać transformację Chloe w Królową Pszczół. No, przynajmniej fragmenty. Głównie widać, jak przemienia się jej ręka oraz jak nakłada na twarz maskę. No i na tym ten spot się kończy. Jeśli ja mam być szczera, to co do odcinka, to okej, wyszedł tak sobie, w sensie jest mega ciekawy, ponieważ widzimy te wszystkie kwami i są one po prostu wow. Ale z drugiej strony ten złoczyńca nie jest jakoś szczególnie powalający, więc z mojej strony takie 5 na 10. Za wymiar kwami oraz ukazanie wszystkich kwami to mam naprawdę wielki szacun, więc Tomas i reszta ekipy, dobra robota. Ale mogli trochę bardziej mimo wszystko popracować nad tym złoczyńcą. Co do spotu reklamowego, to się bardzo zdziwiłam, ponieważ nie spodziewałam się takich scen, zwłaszcza tej sceny z panią Agrest oraz przemianą Chloe. Tak więc no, jeśli wszystko wypali, to naprawdę będziemy mieli ciekawe odcinki. To by było wszystko z mojej strony, dziękuję wam ślicznie za oglądanie, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę oraz suba na kanale. Jeśli odcinek wam się spodobał, pamiętajcie, by wbijać na moje socjalki i linki wszystkie standardowo macie w opisie. Ja uciekam i dziękuję wam wszystkim jeszcze raz za wysłuchanie mnie do końca, no i cześć!